Ejka, dzisiaj przychodzę do Was z dość klasycznym haulem i akurat Juto do mnie napisał, chyba zaraz nie wytrzymam. Chciałabym szybko pokazać, co dostałam przez ten ostatni czas, co sobie kupiłam i podzielić się tym z Wami, bo mam mało baterii, a jestem na wykończeniu, jeśli chodzi o aparaty i pamięci w telefonach, więc zaczynajmy po prostu. Pierwsza rzecz to jest ta bluzka ze Stradivariusa, jest naprawdę to jest spełnienie moich marzeń, bo bardzo długo taką bluzkę szukałam, żeby właśnie tutaj wchodziły ręce pod tą falbankę i żeby ta falbanka się tak ładnie układała, jak taka króciutka do wysokich spodenek i naprawdę bardzo fajna. Równie bardzo ważna jest to bluzka, którą mam akurat na sobie, bo się w niej dosłownie zakochałam. I nie zgadniecie, skąd wzięłam tą bluzkę. Z F&F Fashion. Jakoś tak się to nazywa. Jak zawsze nie wiem, jak się ta firma nazywa, ale F&F. I naprawdę cudowna. Spełnienie moich najskrytszych marzeń. Taka urocza, cudowna. I rzadko kiedy mi się podobają jakieś buty, ale to jest spełnienie moich marzeń, tak samo. Są naprawdę cudowne i też SF&F z działu dziecięcego podpowiadam, więc nie było łatwo. Są naprawdę prześliczne, lakierowane na malutkim casiku, na takim właśnie zapięciu. Są przesłodziutkie, przecudowne, naprawdę zakochałam się w nich. Piękne. Szminka, co też rzadko się zdarza, żeby szminka mi się naprawdę podobała, ale to jest naprawdę cudo. Akurat mam ją na sobie. Do akurat takiego koloru bardzo długo szukałam. Jest naprawdę przecudowna. Jest to szminka Miss Sporty, jest to kolor My Love 173. Jest naprawdę przecudowna. Jestem zakochana w niej i wchodzę w niej praktycznie codziennie. Rzecz jest to torebka, z czego torebka też rzadko kiedy mi się jaka podoba, ale ta z Mojito w pudrowym różu, pikowana. Proszę Państwa, co tu jest brzydkiego? Tu jest wszystko piękne. Jest duża, obszerna i do tego jak się ją zapnie, to są tutaj jeszcze takie właśnie. Ale to oczywiście można sobie wsadzić tak do środka, żeby tam nikt nic nie ukradł, tak jak ja to na przykład robię. Ale materiał wy tu musicie dotknąć, żeby zrozumieć, o co chodzi w tej torebce. Tak samo jak tamten portfel, który mam z Mojito. Pasuje? Ma, idealnie. Mam też książkę, z czego też rzadko zdarza, żebym jakąś książkę z jakąś historią tam przeczytała, bo nie miałam nigdy na to czasu. A teraz mam wakacje, więc stwierdziłam, że sobie coś znajdę i znalazłam to coś na przecenie. I stwierdziłam, że no czemu nie? Gruba nie jest, więc sobie spróbuję. Czytałam, nie wiem, w 3-4 dni, także cud nad Wisłą. Z jednej strony jest to normalna historia, ale z drugiej strony ma też w sobie coś tajemniczego, coś z psychologii. Jest to o kobiecie, która ma wadę słuchu i naprawdę jest to bardzo głęboki wątek. Poznaję chłopaka o imieniu Y. I ten właśnie Y sprawia, że ona rozumie tą swoją chorobę, zaczyna z nią współpracować i zaczyna kontrolować tą całą chorobę i między innymi też zaczyna się do niej przyzwyczajać. Z tego też choroba zaczyna się ulatniać i zaczyna czuć się coraz lepiej. Nawet nie chodzi o to, żeby ktoś się interesował Japonią i ogólnie czytał japońskie autorki. To jest naprawdę bardzo dobra książka dla każdego, żeby właśnie wytężyć trochę umysł. I w tych momentach sama poczułam, że właśnie mam problem z tymi uszami. I naprawdę poczułam się, jakbym to jadła w tej opowieści. I to jest naprawdę... To się rzadko zdarza, żeby coś takiego się właśnie działo z moją psychiką, czytając książkę. Mam być szczera? Mam być szczera? Nagrałam cały filmik na jednej kresce baterii. Kończąc ten filmik, chciałabym poprosić o łapki w górę, komentarze, subskrypcję. Wiem, że to nie był jakiś specjalnie inteligentny i inspirujący filmik, ale... Chciałam wam po prostu pokazać. A poza tym wiele bym nie nagrała z taką małą ilością baterii. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że naładuję wtedy baterię i będę miała lepszy pomysł. Na razie, wow!